Dzień dobry, Robert Stoszek naszym gościem, Stella na świecie. Cześć Robercie. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Bardzo proszę, słuchaj, ty tak naprawdę jesteś z Cieszyna i tutaj czasami bywasz, ale w większości to chyba jesteś w Azji, tak? No tak, ja tam już w sumie od 11 lat mieszkam. Aha. Kilka pierwszych lat pracowałem jako instruktor nurkowania. W tej chwili od paru lat zajmuję się organizacją wypraw po Azji. Głównie po Indonezji, bo tam zamieszkuję. Nie mogę powiedzieć dosłownie, że mieszkam, bo najwięcej czasu tam spędzę. Natomiast dużo robię wypraw poza Indonezję, tam po sąsiednich krajach, na Filipiny, Indie, Laos, Tajlandia, Kambodża, wszystkie dookoła. Także też często jestem po prostu na walizach. Natomiast jakbym miał powiedzieć, gdzie najwięcej czasu spędzam i gdzie najwięcej w trakcie roku przebywam i pomieszkuję, no to jest Indonezja rzeczywiście i Bali. Bali, słynne wakacyjne Bali właśnie. Niektórzy marzą o tym, żeby się tam dostać choćby na 2 tygodnie, a ty tam po prostu siedzisz pół roku prawie. Że. Zawsze mówię, że Indonezja się zaczyna za Bali, bo dla mnie tak Bali jest piękną wyspą, szczególnie kulturowo, natomiast to jest taki trochę już enklawa turystyczna. No i ja zawsze mówię, że jak ktoś chce zobaczyć prawdziwą Indonezję, dla mnie to jest najpiękniejszy kraj świata. No to trzeba wyjechać poza Bali. Mimo że dużo wypraw po Bali prowadzę, nie? No właśnie. A powiedz mi, jakim językiem się posługujesz na Bali? To jest angielski, no ja czy? Akurat, Bali jest takie, że dosyć tam większość, no lokalsów może nie, natomiast tam mieszka duża enklawa obcokrajowców, w Australii szczególnie, bo to prawda blisko jest. No i dużo mówi po angielsku, szczególnie w tych takich centrach, gdzie mieszkają ci obcokrajowcy typu Kuta, Canggu. Natomiast tam się mówi po indonezyjsku. Ja mam to szczęście, że się jakoś było mi dane nauczyć tego języka i dosyć dobrze nim operuję. I prawda, to jest lata doświadczenia, jak tam jeździłem po tych dzikich miejscach Indonezji, w których posługiwanie się angielskim byłoby nieprzydatne, bo tam ludzie nie umieją. No i Trochę z kontaktu z ludźmi, trochę z jakichś zakupionych książek i trochę prawda, miałem też tam dziewczynę w Indonezji, także z tej strony też dużo się nauczyłem i w tej chwili dosyć dobrze mówię po indonezyjsku. To jest też mój taki trochę atut, bo jak robię ludziom te wyprawy, no to też to tak lepiej odbierają, jak prawda mówię w lokalnym języku. Jasne. A powiedz mi jedzenie, jakie jest jedzenie tam, jak jesteś na Bali albo w ogóle? Jakbym miał mówić o samym balijskim, no to jest dla mnie chyba najlepiej się opowiadać o azjatyckim w ogóle, bo tam w tych wielu krajach to jest tak, ta kuchnia się przenika i w ogóle chyba najlepszym przykładem jest Singapur, bo tam mają i mieszankę wszystkich kuchni azjatyckich dookoła, tajskiej, chińskiej, malajskiej, indonezyjskiej, no to tam zawsze ludziom mówię Malezja, Singapur najbardziej polecam, a jeżeli ktoś tam chce jechać, zwiedzać Azję od strony kulinarnej. Natomiast sama Indonezja, ona i Bali, jak ci mówiłem, no to nie jest taka typowa wyspa indonezyjska, bo tam dużo turystów mieszka, także tam też dużo biznesów mają, tam jest dużo pizzerii, jakichś tam restauracji greckich. Ale Indonezja to już ma takie jedzenie i tak, Indonezja ma już dużo lokalnego jedzenia. No tak jak w Azji, większość się obywa na ryżu i to jest taki główny danie. Oczywiście masa owoców morza, no bo to jest kraj o największej powierzchni granic lądowych na świecie, największy archipelag świata, ponad 12 tysięcy wysp, także nie sposób, żeby tam nie żywili się, prawda, owocami morza. No jasne. Ale ty jak przyjeżdżasz do Cieszyna czasami, to nie jesz pałeczkami naszych kanapek cieszyńskich śledziowych, nie? No nie, natomiast zresztą mam pałeczki chińskie, ale to bardziej tak. Tak, jako rekwizyt i kojarzący mi się z Azją niż. A jesteś w stanie wymienić jakąś jedną rzecz, która cię zaskoczyła jako Europejczyka, Cieszynianina, jak tam się znalazłeś tak po raz pierwszy już na dłużej? Bo zaraz powiemy o twojej dość krętej ścieżce, ale tam ta Indonezja, ta Azja, czym cię zaskoczyła? Może tak zapytam. Czy jesteś w stanie wymienić taką jedną, dwie rzeczy? Czy jest ich tak dużo, tak odmiennych, że trudno jest teraz się... O Azji mógłbym ci opowiadać tutaj, kurczę, pewnie by brakło czasu w tej audycji. To stworzymy cały cykl. Muszę porozmawiać z szefem. Dobrze. Przyciąga ludzi, to jest niesamowita serdeczność i uśmiech lokalnych ludzi. Tam ludzi spotykasz i pierwsze, co na co natrafiasz, to jest ich uśmiech. Szczególnie tych krajów południowych, oni są bardzo, bardzo otwarci, bardzo sympatyczni i ja miałem okazję nieraz jeździć po takich zupełnie dzikich wyspach, gdzie tam, prawda, biali za dużo
nie jeżdżą wyspach jeszcze takich zatraconych trochę w czasie, gdzie się ma wrażenie, jakby było się cofniętym prawie że epokę na niektórych nawet z nich. No i zawsze byłem bardzo, bardzo miło i serdecznie przyjmowany i do racji, pewnie z racji trochę też tego, że jestem biały, prawda? I to jest taka inność. Natomiast ta serdeczność i ta takie przyjacielskie podejście do człowieka, no to jest chyba taka największa cecha, która mi się z Azją zawsze kojarzy. Super. A powiedz mi, możesz zdradzić ile... W tym względzie w ogóle chyba wydaje mi się, że no jest takim wiodącym krajem Azji. Tam jest ich dużo oczywiście, natomiast Indonezję bym jak miał powiedzieć, to rzeczywiście są bardzo otwarci ludzie, bo konkretnie mówimy akurat o Indonezji. Okej. Okay. A możesz zdradzić, w ilu krajach już byłeś? No, coś ponad 70. W Azji już w tej chwili, oprócz tych, prawda, Stanów, tych byłych republik radzieckich, no to tam w Azji większość tych krajów odwiedziłem. Amerykę Południową, Afrykę i Amerykę Środkową to tak trochę tylko, tak jak mam jakiś czas wolny, to tam odskakuję, żeby coś przejść. To nie są też moje koniki, ja tam generalnie najlepiej się czuję w Azji. Z racji też tego, że tam teraz, prawda, trochę pracuję, to też jestem trochę związany bardziej z tą Azją. Okej. Okay. A powiedz mi, jak wspominasz Cieszyn? Osuchowskiego, szkołę podstawową numer 1 i... A to dobrze, powiem szczerze, tak? Że ja zawsze mam taki sentyment do Cieszyna, dlatego też tu tak mógłbym, prawda, więcej tam siedzieć w Azji, a tu wracam generalnie w trakcie roku, zawsze tu jestem te 3 miesiące, tak na oko. I lubię tu wracać, z sentymentem tu wracam, lubię, staram się zawsze też ludziom o Cieszynie dobrze w świecie mówić, bo wydaje mi się bardzo ciekawym miastem, ładnymi zabytkami, a przez swój klimat taki nie bez kozery mu nadali nawet nazwę, nie wiem, Mały Wiedeń czy coś, czy tak. Nawiązanie do Wenecji, prawda. Ja raczej zawsze dobrze mówię o Cieszynie i lubię tu wracać. Super. A powiedz mi, bo ty z tego co wiem, to ze ścieżki prawniczej skręciłeś w zupełnie inną stronę i w sumie co, zrezygnowałeś z bycia adwokatem? Jak to jest? Jak to się stało, że nagle wylądowałeś w innym miejscu? To też było na dłuższą historię, bo ja byłem aplikantem adwokackim. Natomiast to jest dosyć często mi zadawane pytanie. Natomiast ja się do końca nie czułem, że się spełniam w tym, co chciałbym w życiu robić. Mnie zawsze ciągnęło od małego do świata. Ja wiele książek podróżniczych czytałem, pamiętam, na pierwszych programach tych jakichś podróżniczych w radiu się też wychowywałem. Pamiętam, że nawet jak miałem się uczyć na aplikację adwokacką, to w międzyczasie jakąś tam książkę podróżniczą zawsze kontem czytałem. No jaki mi mówią impuls? Ja pamiętam taką sytuację kiedyś w życiu, że miałem dosyć dobrą pracę, nawet nie najgorzej płatną i patrzyłem przez szybę na taki stary świat na zewnątrz i sobie uświadomiłem, że pewnie za 30 lat dalej będę patrzył przez tą szybę na ten sam świat i moje życie będzie wyglądało w ten sposób, że będę stawał na 8, wracał o 16 i tak codziennie przez te kolejne 30 lat. To był taki impuls do jakichś zmian w życiu. Żeby robić to, co teraz robię, bo się ludziom wydaje, często spotykam ludzi, mówią, ale ty fajnie masz życie, ale to też nie jest tak kolorowo, bo ja miałem trochę przejść, nie udało mi się dojść do tego. No tak, no bo przecież nie zdobyłeś pierwszej pracy gdzieś jako, nie wiem, prawnik, aplikant czy doradca. Trochę za granicą, na przysłowem, jak to się mówi, chociaż to nie do końca tak było, ale mówi się, że na zmywaku. Też musiałem swoją ścieżkę jakoś tam emigranta za granicą przejść, trochę zarobić i to mi dało dopiero możliwości, za co jestem tam akurat wdzięczny na realizowanie moich pasji. Zacząłem jeździć po świecie w międzyczasie, uświadomiłem sobie, że to jest to, co chciałbym robić. To chciałbym w życiu robić, no i pierwszym krokiem było to, że zrobiłem papiery nurka, instruktora nurkowania i trochę pracowałem jako w Azji, jako instruktor nurkowania. Dive Master to jest takie stanowisko. Tak, tak. Pierwsze takie profesjonalne nurkowe. No i pracowałem przez kilka ładnych lat, natomiast po czasie zacząłem mieć problemy z uszami, bo to jest jednak praca w warunkach wysokiego ciśnienia, prawda, bo to się dosyć mocno nurkuje. No i miałem w związku z tym lekkie takie problemy zdrowotne. Lekarz mi w pewnym momencie powiedział, że mogę, jeżeli dalej będę nurkował tak zawodowo, no to mogę mieć problemy i zacząłem szukać czegoś innego w międzyczasie. Nie chciałem z tej Azji zrezygnować i w ten sposób zostałem, prawda, jakimś tam pilotem wypraw po Azji, bo organizatorem w ogóle, bo tam akurat się trafiły takie sytuacje, że część ludzi zaczęła, widząc jak tam już zbieram bagaż doświadczeń, zaczęła mnie
pytać, czy nie mógłbym im czegoś takiego zorganizować. No i w efekcie od 6 lat zajmuję się organizacją wyjazdów w Azji. A w sumie od 11 jesteś chyba poza naszym terenem. Tak, 11. Robercie, słuchaj, niestety muszę kończyć, bo czas programu jest ograniczony, ale to, co zaproponowałeś, czyli że jak będziesz na Bali znowu w grudniu albo w styczniu, bo będziesz na pewno wracał, to ja pozwolę sobie połączyć się znowu i może wyjdziesz na zewnątrz i pokażesz trochę tej bujnej, zielonej roślinności wtedy, kiedy u nas będzie śnieg. Tak, mówiliśmy przed audycją, że szkoda, że akurat to nie jest właśnie w takich okolicznościach, bo mnie trzeba było tych szarości wokół tu pokazywać, tylko spokojnie, trochę... Spokojnie pokażesz w takim razie, jak będziesz na Bali, a później z ekipą Onyxu do ciebie, że tak powiem, po młodzieżowemu wbijemy, dobrze? Dobrze. Dobrze. Robert Stoszek, proszę Państwa, był naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia na Bali. O. Do widzenia.